jak ocenia Pan aktywność inwestycyjną w polskich firmach? Jak to przekłada się na Państwa biznes? Oczywiście jest, obecnie sytuacja na rynku jest taka dosyć niepewna, związana z sytuacją światową. Oczywiście to się jak najbardziej przekłada na to, co się dzieje na rynku. Aczkolwiek nie zauważamy jakiejś większej paniki. Zobaczymy, co się będzie działo w najbliższych miesiącach, w najbliższych kwartałach i tak naprawdę to pokaże, jak to wszystko będzie się odbywać w kolejnym roku i w kolejnych latach. Niestety inwestycji nie ma zbyt wielu, szczególnie tych dużych i w tych wiodących branżach dla spawalnictwa, jak na przykład energetyka czy stoczniowy przemysł, ale czekamy na nie, bo liczymy na to, że rzeczywiście pieniądze w końcu się znajdą i w tych strategicznych z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa i naszego biznesu w segmentach naprawdę zacznie się dużo dziać. Który z sektorów jest teraz wiodącym odbiorcą branży spawalniczej? Jak to zmieniało się w ostatnich 2 latach? My dostarczamy do bardzo wielu branż. Ostatnie lata to jest głównie branża rolnicza, maszyny rolnicze. Widzimy także ożywienie na rynku zbrojeniowym. No i to jest to, co jest nowe. Związane jest to na pewno z wojną na Ukrainie, to ożywienie w firmach zbrojeniowych. Rynek polski jest dosyć zróżnicowany, więc klienci produkują różne rzeczy, różne elementy. Tutaj można powiedzieć, że cały przekrój branżowy jest widoczny i klienci tutaj, którzy są odbiorcami naszych produktów, praktycznie można powiedzieć dotykają każdych gałęzi przemysłu, więc trudno się tutaj skupić na jednej konkretnej, ale coraz więcej widzimy tutaj zainteresowania takiego, gdzie jest nacisk na poprawę jakości produktów, stąd też właśnie spore zainteresowanie rozwiązaniami takimi półautomatycznymi. Myślę, że ten rok głównie należy do małych i średnich przedsiębiorstw i tutaj różnorodność jest bardzo duża, od małych elementów spawanych po duże i zaawansowane konstrukcje, ale bardziej materiały specjalistyczne, mam tutaj na myśli stawnię, drewno i aluminium. Który z sektorów jest teraz wiodącym odbiorcą branży spawalniczej? Jak to zmieniało się w ostatnich 2 latach? W obecnym czasie najwięcej zamówień dostajemy od klientów w branży transportowej, producentów przyczep, naczep, troszkę mniej sprzętu rolniczego, ale ruszył też bardzo przemysł kontenerowy. Spawalnictwo jest taką dziedziną, gdzie jest obecne w wielu segmentach przemysłu. To może i dobrze dla nas, bo wówczas, kiedy coś hamuje, co innego, inny segment, inny sektor niekoniecznie. Czasami się rozwija nawet. W ostatnich kilkunastu miesiącach, 20 miesiącach wiele mówiło się o tym, iż automotive ma bardzo poważne problemy w związku z elektroniką. Znamy sprawę. My tego nie odczuwamy. W naszych relacjach z przemysłem automotive utrzymywana jest całkiem wysoka sprzedaż i to, co obserwujemy, to podkreślam zaskakująco, jest dość dobrze. Dobrze jest w sektorze pipeline, to rurociągi, gazociągi, ropociągi. Tu się dzieje dużo w Polsce. Podejrzewam, że w świecie podobnie to wygląda i będzie się działo. Jaką szansę widzicie dla siebie w związku z rozwojem branży OZE, a w szczególności zapowiadanego boomu inwestycyjnego w morskiej energetyce wiatrowej? To jest dziedzina, gdzie tonaż zużytej stali będzie spory. Jeśli tak, no to biorąc pod uwagę, że w przypadku technologii spawania łukowego zużywany materiał spawalniczy stanowi około 1, czasami 2% całej masy materiału bazowego, no to już pokazując te liczby, te procenty, te liczby, biorąc pod uwagę, że konstrukcje stalowe offshore'owych instalacji energetycznych, to są potężne budowle. Niewątpliwie jest to coś, co może w nas budzić optymizm i rodzić jakieś tam szanse.
No to jest dla nas na pewno bardzo istotna branża i już jesteśmy w niej obecni. Nasze urządzenia pracują w Gdańsku, w Stoczni Gdańskiej, gdzie mamy kilkanaście linii do budowy lądowych wież wiatrowych. Natomiast morska energetyka wiatrowa jest jeszcze bardziej interesująca. My generalnie jesteśmy producentem urządzeń do ciężkiej automatyzacji, więc wszystkie urządzenia potrzebne w tej energetyce morskiej są właśnie jak gdyby dla nas stworzone.